było sporo osób, które w tej nowej branży z różnych powodów się udzielały. I to były osoby, które pracowały w różnych miejscach, ale właśnie ta pasja informatyki je łączyła. Był Andrzej Kurek razem z Zielińskim, którzy robili sondę. Program sondy. Tak. Był Tomek Pyć. Powstawało ileś różnego rodzaju klubów. Zaczęła powstawać pierwsza prasa. No nie pamiętam dokładnie roku, ale powstawał najpierw ten Bajtuś taki mały, później Bajtek, później komputer. I zaczęły pomalutku powstawać firmy. Znaczy, no jak zwykle to wyglądało w ten sposób, że pamiętam, rozmawiałem z jedną panią i pytałem się, jak ta firma powstała, bo też byłem ciekaw. Uważałem, że to jakieś przemyślane działanie było czy coś, a ona mówi, słuchaj, to nie tak, kurczę. Akurat byliśmy w Berlinie, była okazja, kupiliśmy kilka komputerów i zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. No to przyjechaliśmy do Warszawy, a przebicie było takie, że błyskawicznie żeśmy złapali te pieniążki, pojechali znowu do Berlina, a żeby to jakoś zorganizować, no to założyliśmy firmę i ta firma nazywała się Reflex. To była pierwsza firma, z którą się zetknąłem tak bliżej. W tej firmie pracowało naprawdę dużo osób, które później odegrały jakąś poważniejszą rolę chyba w informatyce, dlatego że to było tak, że ci wszyscy zainteresowani informatyką albo próbowali dostać, jak to się mówi, dobrać się do takiego komputera w ramach jakichś klubów czy jakichś organizacji, no optymalnym rozwiązaniem było dostać się do firmy, która zajmowała się komputerami, bo tam już tego sprzętu było sporo i to były w ogóle fajne czasy. Pamiętam, jak w Refleksie, jak kontaktowałem się z tymi ludźmi na początek, tylko i wyłącznie z powodów takich, że pracowałem z sondą i ze Spektrum. Tam poznałem Andrzeja Wiśniewskiego, który był w tym czasie szefem PTI. Tam był docent Gielniewski, który, szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, czym się zajmował, ale był specjalistą od informatyki, tak głębiej troszeczkę wchodził w temat. Co prawda tam niektórzy koledzy się troszeczkę, powiedzmy sobie, śmieli, że próbuje zrobić kompilatory kompilatorów, ale to już osobna sprawa, powiedzmy sobie, zawsze odrobina humoru w pracy pomaga, prawda? I akurat w Refleksie faktycznie było między innymi, tam poznałem Marka Sella, tam w tym czasie, znaczy przez szefa tej firmy, a właściwie przez Andrzeja Wiśniewskiego zostałem zaproszony do tej firmy kiedyś na rozmowę, no i zaproponowano mi, żebym tam z nimi współpracował, dlatego że po pierwsze znałem właściwie chyba prawie wszystkich, to jest raz. Druga sprawa, no byłem zapaleńcem takim na maksa, czyli jeżeli cokolwiek robiłem, to robiłem to, jak to się mówi, do oporu. A że byłem leniwy, to starałem się to zorganizować w taki sposób, żeby przy stosunkowo jak najmniejszych nakładach uzyskać odpowiedni efekt. No i jak mi zaproponowano, powiedzmy sobie, pracowałem w biurze eksportu tej firmy budowlanej, a zaproponowano mi pół etatu w Refleksie i te pół etatu to było, powiedzmy sobie, odpowiednim przebiciem w stosunku do tego, co miałem na cały etat w tej firmie, no to długo się nie zastanawiałem i poszedłem do Refleksu i tam się pomalutku zaczęła zabawa.